Witamy w kolejnym odcinku Rubieże Świata. W tym wydaniu specjalnym będziemy rozmawiać, jak już pewnie wszyscy widzą po tytule, po miniaturze, będziemy rozmawiać o Szwecji i nie mogłoby ze mną być człowieka innego niż Oskar Stefański. Witamy cię bardzo serdecznie. No, cześć. Część osób wie, część nie wie już pewnie, że Oskar jest wielkim fanem Szwecji i właściwie ten odcinek należy potraktować jako taką część drugą, jak taki sequel do tego wydania, jednego z wcześniejszych wydań, gdzie rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych. Jakby to była taka transakcja związana, skoro ja mógłbym rozmawiać o Stanach, to Oskar może rozmawiać, nawet powinien, o Szwecji. Ten podcast będzie miał formę wywiadu, po prostu będziemy, ja będę zadawać pytania, Oskar będzie nas tutaj zabawiał odpowiedziami na nie. Mam nadzieję, Oskar, że te pytania nie będą jakieś bardzo złe, albo przynajmniej nie będą obrażać inteligencji. To może tak zacznijmy. Zacznijmy od samego początku, czyli pytanie takie właśnie obrażające trochę inteligencję. Jaka jest historia szwedzkiego systemu politycznego? Tutaj mi chodzi o to, że Szwecja to jest nadal monarchia, a mimo to jakby stawia się w szeregu jako jedno z najbardziej demokratycznych państw świata. Czy byś mógł nam tutaj naświetlić ewolucję tego systemu? W zasadzie to, żeby dokładnie o tym opowiedzieć, to w historii Szwecji jest taką, można wyodrębnić wręcz kilka takich systemów politycznych. Bardziej chodzi mi tutaj o niektóre systemy polityczne i niektóre systemy partyjne, bo one non-stop ewoluują. W zasadzie to taki okres, w którym Szwecja stała się takim, jakby to powiedzieć, państwem, które zaczęło się tak w pełni modernizować, to jest oczywiście XVIII wiek, ale nie o tym mowa. Bardziej chodzi o to, w którym momencie Szwecja rozpoczęła taką swoją nową historię. Ta nowa historia została rozpoczęta przez byłego marszałka napoleońskiej Francji, przyszłego wówczas króla szwedzkiego Karola Jana z dynastii Bernadotte. Dynastia notabene do tej pory panuje w Szwecji. Karol Jan był władcą takim, można powiedzieć, bardziej autorytarnym. Rozpoczął swoją władzę w Szwecji w 1818 roku, chociaż trzeba powiedzieć, że już wcześniej się w to troszeczkę angażował, tak mniej więcej w okolicach 1814 i 15 roku. W zasadzie to on odpowiada za to, że w Szwecji mamy taki zalążek dzisiejszego systemu, że te granice Szwecji są wciąż takie same, że Szwecja także jest takim państwem bardziej neutralnym. Również jego syn, który był królem o przydomku, bardziej nie o przydomku, o imieniu, Oskar I, więc też można sobie pomyśleć, nazywał się jak ja, więc ciekawie. Jest on nazywany czasami takim królem, który stworzył, można powiedzieć, zalążek współczesnej szwedzkiej demokracji. To za niego zaczęły się wprowadzać takie nowe reformy demokratyczne, to za niego cały system tak zaczął ewoluować. Następnie taką datą przełomową jest rok 1907, kiedy to została zerwana Unia z Norwegią, Unia personalna z Norwegią, na skutek takich napięć między dwoma państwami, gdzie całkowicie dynastia Bernadotte straciła jakikolwiek wpływ na Norwegię. W zasadzie straciła, można powiedzieć, wtedy drugą połowę swojego posiadania. To wszystko doprowadziło do jeszcze większego zwiększania, jakby to powiedzieć, roli partii politycznych i roli demokracji w szwedzkim systemie politycznym. Następnie oczywiście lata wojny, pierwszej wojny, w których Szwecja nie brała udziału, to jest też bardzo istotne w tym wszystkim, bo to doprowadziło do tego, że szwedzka polityka neutralności non-stop była bardzo silnie rozwijana. To jest według mnie bardzo istotne. Kolejną datą są lata 20. Tutaj przyjmijmy sobie taki 1918, 1919, 1920.
To są lata, w których mamy taki wzrost partycypacji kobiet w polityce. W tych latach wprowadzono możliwość głosowania przez kobiety w Szwecji. Był to rok bodajże 1920 bądź 1921, ale ustawa dotycząca tego była przeprowadzona przez jeszcze wówczas niższą Izbę Riksdagu w 1918 roku. Po prostu tam vacatio legis trwa dosyć długo do tej pory, głównie przez to, że takie rzeczy nie były jakoś szczególnie zmieniane. Co jest tutaj dalej istotnego? W tej historii systemu dalej mamy takie rozbicie partyjne i w zasadzie stworzenie takich aktualnych, współczesnych partii. Chociaż myślę, że jeszcze warto wspomnieć o referendum dotyczącym prohibicji, bo odbyło się ono w dwudziestoleciu międzywojennym. Nieznacznie prohibicja przegrała. Jeśli się nie mylę, to o 2 albo 3 punkty procentowe, lub nawet i mniej, z po prostu z dalszą możliwością korzystania z alkoholu w Szwecji. Odbyło się to o tyle dużym impaktem na społeczeństwo, że wówczas zauważono potrzebę stworzenia państwowych monopoli na niektóre gałęzie gospodarki i to w zasadzie jest też takim zalążkiem tego systemu gospodarczego, jaki mamy, właśnie ta nieszczęsna, niedoszła prohibicja na alkohol. To jest taki kolejny, myślę, że punkt przełomowy. Kolejnym wydaje mi się, że powinniśmy uznać takie tworzenie się nowych partii politycznych. Na przykład w latach, jeszcze tutaj lata wojenne i chwilkę po wojnie, więc takie wczesne lata 20 i lata dziesiętne, jeśli dobrze to zostało sformułowane, mamy na przykład tworzenie się nowoczesnej partii Centrum, która wówczas była konserwatywna, nie jak teraz taka liberalna, tworzenie się związków liberalnych, tworzenie się związków prawicowych, stworzenie największej partii w Szwecji, czyli socjaldemokraterny, w zasadzie tak jak to Szwedzi mówią, czyli Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, stworzenie się skrajnie lewicowej partii lewicy i w zasadzie to są takie pełne zalążki tego szwedzkiego systemu partyjnego wówczas. Dalej trzeba przejść do tego, że w latach 20. non-stop zmieniali się Szwecji premierzy. To jest praktycznie jak przypadek Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Tutaj był ten bardzo duży problem z tym związany, że non-stop mieliśmy zmiany premierów, to wszystko było niestabilne. Aż do 1936 roku. Kiedy to premierem po raz drugi, bo po krótkiej rezygnacji, został przewodniczący socjaldemokratów Per Albin Hansson. Osoba, która, jakby to powiedzieć, stworzyła jako premier system gospodarczo-społeczny Szwecji, nazwany przez niego Folkheimeten, czyli domem ludowym. Jest to do tej pory używane przez Szwedów nazewnictwo, głównie, co ciekawe, przez aktualną Partię Zielonych, która się do tego bardzo mocno odwołuje i szwedzką skrajną, w nawiasie prawicę, skrajną w cudzysłowie, przepraszam, prawicę, jaką są szwedzcy demokraci. Folkheimer to po prostu stworzenie państwa opiekuńczego. W zasadzie to, wiadomo, w państwach nordyckich powstała doktryna państwa opiekuńczego. Duńczycy i Szwedzi się sprzeczają o to, kto był pierwszy. Faktycznie przemówienie Hanssona dotyczące Folkheimetu z 28 roku było wcześniejsze niż reformy duńskie, ale wprowadzanie tego od 34 było późniejsze niż duńskie reformy, bo duńskie reformy rozpoczęły się w 32. Więc mamy troszeczkę inną sytuację niż Szwecji. Więc wiadomo, o co chodzi w tym zgrzycie między państwami, które rywalizują o miano pierwszego. Wówczas za czasów Hanssona zostaje taka, można powiedzieć, wprowadzony demokratyczny system dominacji jednopartyjnej. O co w tym chodzi? Socjaldemokraci w trakcie rządów Hanssona zdobyli samodzielną władzę w parlamencie. Zdobyli ponad 50% głosów w wyborach powszechnych. Miało to miejsce oczywiście po wojnie, króciutko po wojnie, w 1945 roku. Przepraszam, w 1944, ale w trakcie II wojny światowej, w której Szwecja była neutralnym państwem, mieliśmy zjawisko do tej pory niespotykane w tym państwie i chyba niespotkane już nigdy więcej w przyszłości.
koalicyjny gabinet wielopartyjny od prawicy do lewicy, poza skrajną lewicą, tak, ona zawsze jest izolowana w Szwecji od rządu. I tutaj rozpoczęło się takie kilkuletnia współpraca między socjaldemokratami, liberałami, partią Centrum i wówczas jeszcze prawicą. Jeszcze nie partią umiarkowaną, tylko takim związkiem prawicy, można to tak po prostu powiedzieć, bo to była taka koalicja małych partii prawicowych. No to przechodząc w tym momencie dalej, tutaj po utworzeniu tej koalicji została ona natychmiast po skończeniu wojny zerwana i socjaldemokraci rozpoczęli swoje monopartyjne rządy, które trwały do roku 73. Od 45 do 73 roku. No, czas niesamowity. Jakim cudem w jakimś państwie przez 28 lat w państwie demokratycznym może rządzić jedna partia? Otóż przy pomocy systemu rządów mniejszościowych. To wszystko jest powodowane tym, że w Szwecji mamy taki charakterystyczny system głosowania. W momencie, w którym mamy głosowanie o wotum zaufania dla rządu, w tym przypadku dla szefa rządu tylko, to mamy bardzo ciekawy mechanizm. Otóż liczą się głosy w zasadzie przeciwko. To oznacza, że aby odwołać rząd, trzeba głosować przeciwko jemu. To wykorzystuje cały system partyjny w Szwecji do tego, aby tworzyć takie, można powiedzieć, częściowo nieformalne koalicje. Otóż mamy tak, mamy grupę rządową, przykładowo jest to, są to teraz na aktualnym parlamencie umiarkowani chrześcijańscy demokraci i liberałowie i mamy grupę wspierającą, która wstrzymuje się od głosu. Są to szwedzcy demokraci. To wszystko powoduje, że głosy wstrzymane są liczone jako głosy za, ale tylko w niektórych głosowaniach. Na przykład przy budżecie tak nie jest. Przy budżecie jest głosowanie tylko za lub przeciw za którąś z wybranych opcji, więc jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. I głównie przez to do tej pory istnieje taki system polityczny Szwecji, przez to głosowanie z wykorzystaniem mechanizmu wstrzymania się. Myślę, że jest to bardzo fajne i takie dosyć niespotykane na świecie pod tym względem, bo Szwecja słynie ze swoich takich rządów mniejszościowych. Ale przejdźmy dalej. Hansson umiera bardzo szybko po wojnie. Jego takim następcą zostaje Tage Erlander, najdłużej urzędujący premier w historii demokratycznych państw demokracji parlamentarnej. W zasadzie to, jeśli spojrzymy sobie, to oczywiście w historii byli dłużej rządzący premierzy, ale żaden z nich nie był wybierany demokratycznie, chociażby na którymś etapie ze swojej kariery politycznej. Tage Erlander był. Tage Erlander dwukrotnie zdobył większość samodzielną w parlamencie, nie musząc patrzeć na wstrzymywanie się od głosu partii lewicy. Tak można powiedzieć, że Tage Erlander wprowadził taki szwedzki termin o nazwie silne społeczeństwo. Silne społeczeństwo to po prostu było takie dalsze rozwijanie Folkheimatu. Miało ono polegać na tym, że po prostu w trudnych czasach bez stabilnego wzrostu gospodarczego społeczeństwo jest w stanie się rozwijać dzięki interwencji państwa i dzięki współpracy państwa dzięki współpracy robotników z posiadaczami kapitału, tak, bo w Szwecji to jest cały czas, do tej pory nawet akurat popularny temat, czyli tak zwana wojna klas znana z Marksa. I warto w tym momencie w przypadku tego powiedzieć sobie jeszcze o czymś innym. Otóż istnieją w Szwecji takie, można powiedzieć, umowy społeczne. Są to umowy społeczne podpisywane przez po pierwsze związki zawodowe, po drugie związki pracodawców. W Szwecji to jest jeden z takich dziwnych, przypadków, ale istnieją też takie związki, można powiedzieć, związkami zawodowymi pracodawców, które ze sobą współpracują i one ze związkami zawodowymi ustalają aktualne prawa pracownicze, aktualne pensje minimalne, aktualne ogólne pensje krajowe, czy jakieś granty, czy na przykład ustępstwa, więc między innymi na tym opiera się współczesny system. To wszystko się w ogóle rozpoczęło w latach 20.
XX wieku, więc blisko 100 lat temu, a ostatnia taka umowa miała miejsce około 10 lat temu, więc one raczej są zawierane na 20 kilka lat. Więc nie są aż tak częste, ale są takim oparciem dla systemu, który mogą dotykać jakieś takie drobne kryzysy. Przechodząc dalej, po Tage Erlanderze, chociaż jeszcze warto wspomnieć o innej postaci, o człowieku, który w zasadzie odpowiada za tworzenie tego systemu ekonomicznego. Tutaj mi chodzi o Ernsta Wigforsa, ministra finansów za czasów Hansona, jak i za czasów Erlandera, który po prostu odpowiadał za wprowadzenie wszystkich reform. Jest on do tej pory bardzo znany, głównie przez swoje książki w Szwecji, które czyta się na ekonomii. Po Tage Erlanderze mamy Olafa Palme. I to jest postać, o której na pewno sporo ludzi słyszało. Olof Palme, wiadomo, 86 zabity, w takich dosyć wciąż jeszcze niewyjaśnionych okolicznościach. W sensie wciąż są jeszcze jakieś takie pytania o to, jak na pewno doszło do tego, gdy wracał z tego kina, że został zabity. No, trudno jest sobie o tym powiedzieć. Został on premierem w 69 i przegrał wybory w 76. Już w 73 doprowadziło to wszystko do stworzenia w parlamencie tak zwanego parlamentu równowagi, który spowodował, że 175 głosów było po stronie rządu, 175 po stronie opozycji. W zasadzie trudno było cokolwiek sprawnego wprowadzić. Olof Palme został takim szefem gabinetu technicznego, który po prostu istniał nieprzerwanie od poprzednich lat, w trakcie których rządził. W 76 Olof Palme przegrał, ale trzeba sobie powiedzieć jeszcze o tym, co zostało wówczas wprowadzone. Została wówczas wprowadzona taka ta faktyczna konstytucja, jedna z czterech, wiadomo, w Szwecji mamy cztery różne konstytucje. Pierwsza z 1810, więc jest w ogóle stara jak cholera, ale dotyczy ona tylko sukcesji, została w ogóle nowelizowana za czasów Olofa Palme, ale do tego za chwilę przejdziemy. Wprowadził w 1974 roku taki akt o formie rządu, który na przykład znosił wyższą izbę parlamentu, ustalał skład Riksdagu na zawsze nieparzysty, żeby nie wychodziły sytuacje jak w tym 73. I ogólnie wprowadził takie większe ustępstwa, czy to na rzecz rządu, czy to na rzecz parlamentu, więc myślę, że to było takie dosyć ciekawe. W 76. pojawia się rządząca prawica, która, co ciekawe, nie rządzi w stylu prawicowym, nie obniża podatków, nie sprawia, że państwo opiekuńcze praktycznie przestaje istnieć, tylko w zasadzie dalej je popiera. Ale prawica jest cholernie rozbita w pewnym momencie. Premierem zostaje szef partii Centrum Dorgir Fuldin, który był premierem takim, można powiedzieć dzisiaj, skrajnie proekologicznym jak na swoje czasy. Między innymi był tak ultra antyatomowy, że chciał zorganizować referendum i na przykład nie uznać jego wyników. Po prostu nie spodobało mu się to, kiedy były tematy o poglądy dotyczące energetyki atomowej. Zarazem częścią też był ten Związek Prawicy, już wcześniej wspomniany, który nie był aż tak bardzo dobrze szanowany przez pozostałego partnera koalicji, czyli przez Partię Ludową, która dzisiaj jest partią liberalną, liberalerną, jak to Szwedzi sobie to nazywają, która potem dokonała zwrotu akcji i takiego przewrotu rządowego i przejęła monopartyjną władzę, tworząc najbardziej mniejszościowy rząd w historii nowoczesnej Szwecji. Przy poparciu różnych partii politycznych jest to w ogóle był absurd. Potem się wszystko zmieniło, znowu Partia Centrum zaczęła rządzić. I dalej przechodzimy do powrotu Olofa Palme, który tutaj już wprowadza takie swoje radykalizmy polityczne, które polegały na tym, że mamy na przykład, nie chcemy współpracować czy to z Amerykanami, czy to z ZSRR, chcemy współpracować na przykład z państwami trzeciego świata, tymi niezaangażowanymi. I Szwecja wtedy mocno się to angażowała w pomoc humanitarną, w taką nienawiść do, czy to do przede wszystkich państw agresywnych, ogólnie taka bardzo, bardzo agresywna polityka zagraniczna Szwecji wówczas miała miejsce. Ale Palme sobie długo nie porządził, w 86 zmarł. Potem przyszedł jego minister środowiska,
Olof Palme założył Ministerstwo Środowiska i Klimatu, więc i w zasadzie to Szwecja przodowała przez całą historię do tej pory na całym świecie, jeśli chodzi o reformy klimatyczne. Reformy dotyczące przeciwdziałania zmian klimatu. Przepraszam. Został nim Ingvar Carlsson, który potem został premierem. Ingvar Carlsson jest znany z jednej rzeczy. On był już takim bardziej trzeciodrogowcem, aniżeli palmistą w swojej polityce, przez co on chciał reformować państwo opiekuńcze, które wówczas przeżywało oczywiście duży kryzys gospodarczy, bo był dosyć zahamowany rozwój. Udawało mu się to między innymi poprzez urynkowienie większej gospodarki, między innymi poprzez na przykład zmniejszanie podatków, wprowadzenie ulg podatkowych, zmniejszenie interwencyjności. To wszystko sprawiło, że Szwecja zaczęła się rozwijać lepiej, ale w 1991 roku jednak przyszedł kto inny. Taka postać, która mocno zrewolucjonizowała szwedzką politykę, ze względu na to, że w zasadzie w 1991 roku mamy takie początkowe ustabilizowanie się współczesnego systemu politycznego Szwecji, ze względu na to, że wówczas drugą największą partią w Szwecji, która wówczas objęła władzę, stała się umiarkowana partia koalicyjna, czyli ci, którzy na przykład dzisiaj rządzą Szwecji, Ulf Kristersson jest ich premierem i ich szefem. To wszystko sprawia, że w zasadzie 91 to jest taka data przełomowa. Coś jak upadek ZSRR dla Szwecji, można tak powiedzieć. To miało miejsce w tym samym roku. Za czasów tych rządów tej partii pod przywództwem Karla Bildta, możecie go znać, bardzo popularna osoba w mediach. Jeśli ktoś interesuje się polityką zagraniczną, to można powiedzieć, że jest on jednym z największych ekspertów w tym zakresie w całej Europie. Zdecydowanie. Takiej polityce wewnętrznej, nie w polityce zagranicznej, znany jest z tego, że wprowadził między innymi prywatne szkolnictwo, między innymi doprowadził do prawie całkowitej deregulacji systemu gospodarczego Szwecji, w zasadzie tworząc taką Szwecję trzeciodrogową, zamiast taką całkowicie opiekuńczą. Współpracował on z taką wówczas jeszcze skrajnie prawicową partią. No, było to bardzo, bardzo ciekawe. Nie rządził on długo, 3 lata, ale w trakcie tych 3 lat dołączyła Szwecja odpowiada on głównie za akcesję Szwecji do Unii Europejskiej. Więc można powiedzieć, że osiągnęli bardzo dużo na polu polityki zagranicznej. Potem przychodzi znowu Carlsson. Za Carlssona faktycznie Szwecja już wchodzi do tej Unii Europejskiej. A potem mamy, można powiedzieć, że taką postać chyba najbardziej charyzmatyczną w historii szwedzkiej polityki w XX wieku i XXI, tak mi się akurat wydaje, czyli Göran Persson. Göran Persson jest twórcą kolejnego takiego systemu gospodarczego w Szwecji, nazywanego Zielonym Domem Ludowym, Det Gröna Folkhemmet. Bardzo, bardzo ciekawe w ogóle. Bo polega on na wzięciu sobie Folkheimetu Hanssonowskiego do pisania do niego Gryna i w zasadzie wprowadzenia takiego ekologicznego państwa opiekuńczego. Bardzo to się spodobało wówczas ich partnerowi, czyli Partii Zielonych, bo wówczas Partia Zielonych rozpoczęła taką swoją pełnoprawną politykę w Szwecji. W zasadzie miała to miejsce w latach 80., ale była izolowana, a w latach 90. dopiero uzyskała jakiekolwiek takie większe poparcie. Więc pod tym względem tak to mniej więcej wyglądało. Persson to w ogóle jest taki trochę ewenement na skalę Szwecji. Już mówię, dlaczego był taki charyzmatyczny. Ze względu na to, że między innymi na przykład napisał książkę Kto ma długi, ten jest niewolnikiem, krytykował w ogóle zadłużanie się. No ogólnie był bardzo taki dziwny. Często wymieniał sobie członków swojego gabinetu, bo po prostu z kimś się źle dogadywał. Nie przez to, że ktoś był na przykład złym politykiem albo że źle realizował swoje zadania. Po prostu źle mu się z nim rozmawiało. Był takim, można powiedzieć, chyba najbardziej dyktatorskim przywódcą Szwecji. Rządził w czasach, kiedy na całym świecie rządził taki nurt trzeciodrogowy, czyli tutaj chodzi mi o takie postacie jak Gerhard Schröder, Tony Blair, czy chociażby Bill Clinton. Albo w Polsce wówczas, za czasów tego jeszcze przez chwilę rządziło SLD, potem z przerwą oczywiście na AWS i Unię Wolności i potem na nowo z SLD, z PSL-em. Więc też te takie czasy trzeciodrogowe tutaj są
dosyć istotne w przypadku Persona. Person przegrał wybory w 2006, ale za czasów jego polityki jeszcze miało miejsce takie inne dosyć smutne wydarzenie, bo to było takie drugie zabójstwo bardzo ważnej dla Szwecji osoby. Mianowicie zabito minister spraw zagranicznych Ann Lind. Miało to miejsce w 2003 roku. To jest też taka historia, między innymi cały czas stawiana obok Olofa Palme, chociaż tutaj wiadomo, kto ją zabił, więc to jest zupełnie co innego. Wiadomo, kto po prostu odebrał jej życie i to jest jedna z takich dwóch śmierci, które bardzo mocno oddziaływały na szwedzkie społeczeństwo i na ten taki system ochrony polityków. Głównie przez to, że w Szwecji ta ochrona polityków jest bardzo słaba, przez to, że część z nich stara się być tak bliżej ludzi, można tak powiedzieć, a część się i tak izoluje, bo wiadomo, jaką mentalność mają w Szwecji. Po prostu niektórzy nie lubią rozmawiać z innymi. To jest taka, można powiedzieć, norma. Dalej mamy w 2006 roku zawiązanie chyba według mnie najciekawszy taki element w XXI wieku w historii szwedzkiej, czyli zawiązanie sojuszu, w przyszłości zwanego sojuszem dla Szwecji. Sojusz to jest taki blok, w tym momencie rozpoczyna się szwedzka polityka blokowa. W tym momencie tworzone są bloki polityczne, w których już przed wyborami wiadomo, kto kogo poprze. To jest istotne w tych blokach. One nie startują z jednych list wyborczych, bo to w szwedzkim systemie nie ma sensu. Po prostu wiadomo, kto kogo poprze. I to tak musi po prostu wyglądać. Tworzy się wówczas sojusz. Twórcą sojuszu jest umiarkowana partia koalicyjna, czyli Moderaterna, tak samo co za Karla Bildta. A ich przewodniczącym już nie jest Karl Bildt, jest Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt to twórca kolejnego systemu gospodarczego, można powiedzieć, nowego domu ludowego. Więc można powiedzieć, że dosłownie każdy po prostu odwołuje się do tego. Dlaczego nowego? Bo po prostu zmienił nazwę swojej partii z umiarkowanej partii koalicyjnej Moderaterna na Det Nya Moderaterna. Po prostu nowa Moderaterna. Chodziło o to, że to ma być partia prawicowa, która odgrywa rolę socjaldemokratów. Dosłownie. Polegało to na tym, że prawica przemienia się w socjaldemokratów, którzy już nie są prawdziwymi socjaldemokratami. To było jedno z najdziwniejszych zjawisk, jakie można było obserwować w ogóle w całej polityce. Ten sojusz polegał na połączeniu się ze sobą czterech partii, właśnie Nowej Moderaterny, Centrum Chrześcijańskich Demokratów i jeszcze wówczas Partii Ludowej, jeszcze nie liberałów. Jeszcze liberałowie nie, bo liberałowie zostali utworzeni jakoś kilka lat później. Po prostu przemieniono ich nazwę, dlatego mówię po prostu tym nazewnictwem. I lewica w ogóle nie wiedziała, co robić na scenie politycznej, więc po prostu nie zrobiła nic. W 2010 z kolei, jeszcze trzeba powiedzieć, rząd Reinfeldta miał jedno z najwyższych poparć w ogóle w historii Szwecji. Nie przełożyło się to jednak na poparcie wyborcze w 2010, kiedy to stracili samodzielną większość. To jest w ogóle coś też takiego, taki trochę można powiedzieć, ewenement. Czym to było spowodowane? Jeden powód to jest zawiązanie bloku czerwono-zielonych. Blok czerwono-zielonych to był drugi blok, taki konkurencyjny do polityki Reinfeldta, z socjaldemokratami, Mona Sahlin, takiej bardzo kontrowersyjnej postaci zresztą, partią lewicy i partią zielonych. To jest jeden z powodów. A drugi, ten, o którym zazwyczaj mówi się najwięcej, to wejście do parlamentu szwedzkich demokratów. Czyli taki kolejny gigantyczny punkt przełomowy w szwedzkiej historii systemu politycznego. Dlaczego? Bo oni byli izolowani przez wiele, wiele lat. Jest to partia, która wywodzi się od neonazistów. Więc w ogóle mamy tutaj taki hardcore, jak trzeba to powiedzieć. Tak jak partia lewicy wywodzi się z komunistów, tak ci wywodzą się od nazistów. Więc mamy tutaj dwie skrajności. Bo już trzeba sobie powiedzieć jedno. Nie są to partie tak skrajne, jak się może wydawać. Szczególnie szwedzcy demokraci. To jest coś trochę innego. Oni bardziej, a na przykład
porównaniu do partii duńskich, mają mniej radykalne postulaty niż centroprawica duńska, czy centroprawica polska. Więc to jest w ogóle coś zupełnie, zupełnie innego. Ale o tym za chwilę. W 2010 Rajfel traci większość i dokonuje się zwrotu, aby po prostu zatrzeć jakąkolwiek współpracę ze szwedzkimi demokratami, bo już wówczas wtedy każdy mówił o tym, partia z brunatnymi korzeniami, brunatni, po prostu brunatne koszule, dosłownie non-stop nawiązania do nazizmu, każdy chciał ich skrajnie izolować, po prostu każdy, dosłownie. Więc z bloku czerwono-zielonych po długich rozmowach nawiązała się taka współpraca, że partia zielonych w zamian za jakąś tam poszczególną współpracę związaną z reformami ekologicznymi, na przykład z mniejszym rozwijaniem energetyki atomowej, co było w ogóle zapowiadane przez Sojusz dla Szwecji, to wszystko po prostu tak trochę runie i za to otrzymają poparcie. I tak się stało, rządzili do 2014. W 2014 Reinfeldt totalnie upada. Miał to miejsce po tym, jak szwedzkie społeczeństwo mocno przejęło się konfliktem na Ukrainie i Krymem. I po prostu przez bardzo taką antymilitarną politykę i antymobilizacyjną politykę, antyobronną, jeszcze to trzeba powiedzieć, rządów Reinfeldta, bo to on uciął całkowicie wydatki na wojsko i modernizację, bo już jest niepotrzebne. To właśnie po tamtym konflikcie szwedzkie społeczeństwo zrozumiało, że trzeba to zmienić i wybrali socjaldemokratów Stefana Löfvena. Wówczas socjaldemokraci uzyskali, co ciekawe, w bloku czerwono-zielonych znowu nie większość, więc tutaj był problem. Po prostu no, trudno było znowu rządzić, a szwedzcy demokraci byli bardzo, bardzo silni. Szwecja wtedy, można powiedzieć, że wróciła do doktryny polmizmu, bo była bardzo niechętna NATO, nieco mniej chętna Unii Europejskiej. Wówczas, za czasów przełomu Reinfeldta i Löfvena, rozpoczyna się kryzys migracyjny. Reinfeldt i Löfven wspólnie za to akurat odpowiadali, bo to za ich czasów, zarówno w 2014, za ostatniego roku Reinfeldta i w 2014, za pierwszego roku Löfvena, to właśnie on się odegrał. Dalej na przykład Szwecja postanowiła sobie uznać Palestynę na scenie międzynarodowej i wrócić do złotych czasów Folkheimetu. Czyli po prostu chcieć na maksa rozwijać państwo opiekuńcze, tak mniej więcej wyglądały postulaty. Löfven stworzył rząd z Partią Zielonych, izolując Partię Lewicy, jak zawsze. Partia Lewicy nigdy nie rządziła Szwecją, to trzeba sobie powiedzieć, zawsze była partią wspierającą w ogóle cudowny izolacjonizm, można tak powiedzieć. I w 2018 już dalej mamy taki przełom, bo tak, Sojusz startuje znowu sam dla siebie, dalej czerwono-zieloni startują sami dla siebie, ale mamy, bum, szwedzkich demokratów, 15% poparcia. Bez nich nie da się utworzyć nic. Do czego tutaj dochodzimy? Do umowy styczniowej. Przez to, że w Szwecji rządy powołuje się przy współpracy z Talmanem, czyli ze speakerem Riksdagu, to wszystko ma po prostu takie swoje konkretne konsekwencje. Z czego one wynikają? Z tego, że król nie ma w ogóle kompetencji w zakresie tworzenia rządu od czasów Olafa Palme i całe jego kompetencje przejmuje speaker Riksdagu. To wszystko doprowadziło do tego, że speaker wówczas, jeśli się nie mylę, to był Norlen, ten, który do tej pory jest, doprowadził do kompromisu między blokiem czerwono-zielonych a partią wówczas liberałami i partią centrum. To wszystko doprowadziło do powstania umowy styczniowej i powołania rządu socjaldemokratów zielonych przy wsparciu centrum i liberałów, którego początkowo nie miała wspierać lewica, co ciekawe, to jest bardzo istotne, ale ostatecznie uznała, że będzie wspierać przez zbyt dobre sondaże szwedzkich demokratów i wówczas mamy całkowitą reorganizację bloków politycznych w Szwecji, bo ogłoszono na przykład całkowite istnienie już tego pierwszego bloku, czyli sojuszu. Z kolei w 2021 roku za czasów Löfvena mamy taki czas kryzysu, bo jest to pierwszy premier odwołany poprzez wotum nieufności,
które zapoczątkowali Szwedcy demokraci i co ciekawe poparła jej partia lewicy, no i oczywiście cała inna opozycja. Jakby nie poprzeć wotum nieufności, skoro my go nie popieramy. Co trzeba powiedzieć dalej? To wszystko miało taki swój bardzo poważny impact. Löfven potem oczywiście został na nowo premierem, ale latem, na koniec lata ogłosił swoje odejście i doprowadziło to do powołania na szefową socjaldemokratów Magdaleny Andersson, która w grudniu została pierwszą kobietą premierem w historii Szwecji. Tak, Szwecja, która tak bardzo zawsze angażuje się w sprawy kobiet, miała tylko jedną kobietę w historii jako szefa swojego rządu. Zresztą też jedną panującą królową Krystynę za czasów XVII wieku, więc też coś dosyć ciekawego. Jeden do jednego można powiedzieć. Ale w przyszłości będzie miała też swoją królową Wiktorię. Więc też troszeczkę tak inaczej. Trochę tych kobiet się jednak powinno więcej pojawić w tych najważniejszych stanowiskach szwedzkiego państwa. To wszystko sprawiło, że Magdalena Andersson między innymi potem w trakcie wybuchu konfliktu na Ukrainie wspierała Ukrainę. Socjaldemokraci, którzy byli skrajnie przeciwni NATO zawsze i skrajnie takimi zwolennikami polityki neutralności, przeszli na stronę pronatowską właśnie za jej lobbyingiem i za lobbyingiem, co ciekawe, związków zawodowych wówczas już nieprowadzonych przez Tobiasa Baudina, czyli sekretarza socjaldemokratów aktualnego, który mocno optował za NATO, więc to wszystko doprowadziło do tego. W 2022 roku we wrześniu mamy impas, władzę tracą socjaldemokraci, do władzy dochodzi nowy blok, który nie ma nazwy, więc można go nazwać po prostu blokiem prawicy. Przeciwny blok także nie ma takiej nazwy, więc można go nazwać blokiem lewicy. I aktualnie rozbicie w systemie politycznym Szwecji ma taki rozkład, że mamy tak, na bloku prawicy jest umiarkowana partia koalicyjna, chrześcijańscy demokraci, liberałowie i szwedcy demokraci, którzy byli izolowani, ale premier aktualny, wcześniejszy po prostu przewodniczący umiarkowanych Ulf Kristersson uznał, że należy z nimi rozpocząć współpracę i blok lewicy, w którym mamy socjaldemokratów, partię centrum, partię lewicy i zielonych. I w zasadzie cały system wyewoluował do tego i to jest, można powiedzieć, koniec takiej systemowej historii, która zajęła mi na pewno bardzo długo. Tak, to chociaż powiem ci, że nadal jakby ten opis rodzi dużo pytań. Chciałbym zapytać o wiele różnych czynników, wiele różnych wątków tutaj. Może tak pierwszy z nich, chciałbym zapytać o socjaldemokraternę, bo czy wydaje ci się, że jej popularność, czy może ta umiejętność do funkcjonowania w szwedzkiej polityce praktycznie od czasów przedwojennych do dziś, czy to się bierze wyłącznie właśnie z tego systemu mniejszościowego, tego rządu mniejszościowego, czy może to jest rzeczywiście jakaś społeczna tutaj przychylność społeczeństwa, bo też mówiłeś o tym, że ugrupowania prawicowe potrafią jakby powiedzieć socjaldemokraternie, że nie są prawdziwą socjaldemokraterną, jakby przejąć te postulaty państwa dobrobytu, że jakby państwo dobrobytu jest też w sumie jakby wrośnięte w polityczną mentalność Szwedów. No to bym powiedział o tym tak w kilku wątkach akurat, bo to ma po prostu taki ta popularność w ogóle wynika z takich kilku wątków. Pierwszy to jest taki wątek systemowy. Jeśli spojrzymy sobie na historię tego systemu parlamentarnego, to tak jak mówiłem, na przykład w tym dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy socjaldemokratów i partię lewicy po stronie lewicowej, nie? I mieliśmy po stronie prawicowej Związek Prawicy, mieliśmy centrum, czyli chłopów i mieliśmy partię ludową, więc tutaj trzy partie, a tam dwie. Więc logiczne, że jeśli mamy taki system tutaj prawica, tutaj lewica, to na tej lewicy jedna z tych partii będzie silniejsza. To jest też takie logiczne po prostu. Jeśli ten system ma się równoważyć, jest to bardzo logiczne. Jeśli gdzieś jest więcej partii, oznacza to większe przełożenie elektoratu na poszczególne partie z tego bloku. To jest pierwszy element. Drugi jest taki, że jak jeszcze za czasów Erlandera
rządzili socjaldemokraci, to wprowadzili między innymi takie coś, że członkowie związków zawodowych stają się członkami partii politycznej, w tym przypadku socjaldemokratów. I zresztą związki zawodowe od zawsze były najsilniejszą organizacją, od zawsze, od dwudziestolecia międzywojennego były najsilniejszą organizacją w całej Szwecji, można tak szczerze powiedzieć, i po prostu to też wynika z tego. Bardzo dużo ludzi pracowało na etatach, bardzo dużo ludzi pracowało w budżetówkach, przez co z wielką chęcią wspierali socjaldemokratów, którzy zapowiadali zawsze rozbijanie tego systemu. Po prostu wiedzieli, jaki mają elektorat. Inny przykład jest taki, że po prostu tak jak inne partie, na przykład Partia Centrum zawsze optowała za chłopami, Partia Liberałów zawsze optowała za ludźmi z większych miast, Partia Prawicy zazwyczaj odpowiadała ludziom z południa, bo to oni byli takimi bardziej, można powiedzieć, prawicowymi ludźmi, to partia, no właśnie socjaldemokraterna, zabierała sobie całą resztę Szwecji, nie? Z czego tak, była zawsze silna w miastach, zawsze silna na północy, zawsze silna w centrum państwa, dosyć silna wbrew pozorom na południu, bo zazwyczaj tam uzyskiwała po 30 parę procent, po 30 parę procent. Do tej pory zresztą w poprzednich wyborach, jeśli się nie mylę, to w Skanii w niektórych miejscach wygrywali, na przykład wygrali w stolicy Skanii, czyli w Malmę, więc też w ogóle to jest taki trochę, można powiedzieć, ewenement na tą skalę, więc to też jest kolejny taki powód, dlaczego, że po prostu oni zabierają masę elektoratu. I to, co jest istotne, w Szwecji ten podział nie jest aż tak, podział wiekowy w elektoratach nie jest aż tak widoczny. Ze względu na to, po prostu na socjaldemokratów, oczywiście, głównie głosują ludzie starsi, ale też poparcie socjaldemokratów przez cały okres było zawsze silne w każdej grupie wiekowej. Po prostu jest to taki, można powiedzieć, ewenement, bo oni mają zawsze takie rozwiązania dla tej klasy niższej. Po prostu. Oni odpowiadają na potrzeby, tak między innymi swoim programem odpowiadają na potrzeby około ponad 50% całego społeczeństwa. To też między innymi z tego wynika. Tak to skrócił i odpowiedział. Rozumiem, to znaczy po prostu no jest jakby wszechobecna na tym etapie ta partia, w takim sensie. Tak, jest taka, no całkowicie można powiedzieć wszechobecna, bo no, ma wpływ dosłownie na wszystko. Jasne. No, do tej pory tak jest. Nawet jak socjaldemokraci nie rządzą, to no tak jak teraz, druga największa partia w parlamencie, czyli Szwedzcy Demokraci, bardzo często odwołują się po prostu do początków państwa opiekuńczego, które było wprowadzone przez Hansona, nie? Więc po prostu każda partia, czy to z prawicy, czy to z lewicy, musi się odwoływać do socjaldemokratów, bo po prostu w Szwecji historia XX wieku jest bardzo istotna, pozostała historia jest dosyć znacznie mniej istotna, to jednak ta z XX wieku jest bardzo ważna. To wszystko powoduje, że to odgrywa na głównie elektoracie starszym i na tym młodszym, który uczy się o tym na historii, że kiedyś to było tak wspaniale, teraz jest trochę gorzej. Po prostu ludzie mają taką, można powiedzieć, nostalgię, czy to związaną ze swoim wiekiem, że kiedyś to było, czy to związano z tym, czego się nauczyli, że kurde, no faktycznie, może kiedyś to było lepiej niż teraz, fajnie by było, gdyby to wróciło. I tak wygląda ta cała taka spirala też. To też jest bardzo ciekawe, że to w społeczeństwie jest takie, kiedyś to było, teraz to nie ma. To w ogóle to chyba wrażenie nie do pomyślenia u nas w żaden sposób. I ja w sumie chciałbym zapytać też właśnie jakieś, czy poprosić cię może jakieś porównanie polityki szwedzkiej z Polską, żebyśmy mieli już taki solidny punkt odniesienia już całkowicie, ale jeszcze chciałem zapytać o te związki zawodowe, bo mówisz tutaj też, że one są jakby w XX wieku niesamowicie ważne, one też jakby odgrywają gigantyczną rolę w tym systemie. Chciałbym, żebyś może nakreślił tutaj coś więcej, może też opowiedział coś o w ogóle o zaangażowaniu społeczeństwa w politykę. Czy to jest takie społeczeństwo, które chętnie chodzi na wybory, czy może ono jest raczej bierne? To przechodząc do tego drugiego pytania związanego z społeczeństwem, bo to jest taka, można powiedzieć, krótsza odpowiedź, to tak, jeśli sobie człowiek spojrzy na frekwencje wyborcze, jakie są w Szwecji, to jest zazwyczaj 80%, albo więcej.
czasami dobija do 85, czasami spada do 78. Poza wyborami europejskimi je w ogóle zamykamy za szafę, bo Szwedzi aż takich nie lubią, bo wiedzą, że po prostu mają mały wpływ na jakąkolwiek politykę, dlatego niechętnie w nich biorą udział, ale na wybory ogólne po prostu w Szwecji w jeden dzień są trzy różne typy wyborów. Wybory takie do ich województw, do gmin i do parlamentu, więc po prostu wtedy, no tak 80% społeczeństwa bierze w tym udział, więc partycypacja społeczeństwa jest bardzo duża w wyborach. Co jeszcze jest też ważne, w partiach politycznych też jest bardzo dużo ludzi, w socjaldemokratach jest ponad 100 parę tysięcy ludzi, więc też jest bardzo dużo, kiedyś to w ogóle było ich znacznie więcej, bo było 500 tysięcy, ale to przez te powiązania ze związkami zawodowymi, więc to trochę można wziąć tak na margines. Ogólnie tak przewiduje się, że około 10% społeczeństwa jest mocno zaangażowane w politykę właśnie poprzez angażowanie się w partie polityczne, w jakieś NGOsy. No, w Szwecji są też takie statystyki, że przeciętny Szwed uczestniczy, to znaczy jest członkiem około 2 organizacji pozarządowych. To też jest bardzo istotne, że po prostu tam ludzie są strasznie zaangażowani w działalność polityczną i to oczywiście tak bardziej hobbystycznie, głównie przez to, że mają taki charakterystyczny rynek pracy, który pozwala im na dużą swobodę w innym zakresie. A przechodząc do związków zawodowych, to one po prostu mają taki specjalny status, można to powiedzieć, w Szwecji. Są najsilniejsze, były w przeszłości, teraz już troszeczkę mniej, ale wciąż też można powiedzieć, że są najsilniejszą organizacją w Szwecji, która między innymi odpowiada za tworzenie płacy minimalnej, za tworzenie praw pracowniczych. W zasadzie większość rzeczy związanych z rynkiem pracowniczym i relacji między przedsiębiorca a pracownik to regulują związki zawodowe i związki pracownicze, związki pracodawców w Szwecji. Więc można powiedzieć, że Szwedzi przyjęli taką taktykę, że rząd prawie w to nie ingeruje, bo on ma to gdzieś, po prostu niech ludzie się tym zajmą. Jest to takie, można powiedzieć, bardziej populistyczne, ale jednak działa bardzo sprawnie. I w Szwecji mamy masę różnych związków zawodowych, ale takim największym jest krajowa organizacja, która po prostu zrzesza masę różnych związków zawodowych w jedno. Co ciekawe, krajowa organizacja współpracuje z socjaldemokratami tak bardzo, bardzo, bardzo ściśle. Socjaldemokraci w poprzednich wyborach wśród członków krajowej organizacji mieli 70% poparcia, jakoś koło tego. A co ciekawe, resztę nie zdobyła partia lewicy czy partia zielonych, a głównie szwedzcy demokraci, którzy odwołują się po prostu do starego szwedzkiego systemu. Więc też tak trochę to wygląda inaczej. A co ciekawe, Związek Pracodawców współpracuje z umiarkowaną partią koalicyjną. Więc w zasadzie tutaj widzimy taki ścisły podział, kto z kim współpracuje, jak społeczeństwo jest zaangażowane, jak też występuje ten taki podział. Myślę, że to jest taka dosyć pełna odpowiedź. Tak, dzięki wielkie. Tu już objaśniłeś, co trzeba. Więc dobrze, to o czym mówiłem. Bo tego jestem też bardzo ciekaw, że gdybyśmy mieli kompas polityczny, no to myślę, że nikt nie miałby problemu z wskazaniem, gdzie są partie polskie. Ale teraz takie pytanie, gdzie te partie szwedzkie byłyby względem partii polskich? Bo mówimy tutaj socjaldemokracja, mówimy właśnie, jak ty byś ich klasyfikował? Ogólnie część z tych partii można tak inaczej trochę sformułować. To znaczy weźmy sobie całokształt polskich partii politycznych i całokształt szwedzkich partii politycznych. Bierzemy sobie tutaj jedno takie stwierdzenie. Progresywizm. To jest bardzo istotne z jednego prostego względu. W Polsce partie progresywne, takie jak są w Szwecji, to w zasadzie ich nie ma. Tam na przykład w sierpniu zeszłego roku była debata parlamentarna związana z wpisaniem prawa aborcji do 18 tygodnia na życzenie, 18 tygodnia ciąży na życzenie, do konstytucji, aby już tego nigdy nie zmienić. I to wszystko poparła każda partia polityczna, od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Więc tutaj mamy w ogóle inne takie rozumowanie. Także trudno jest to do końca określić, chociażby przez to.
czy chociażby przez nastawienie do podatków, bo w Szwecji oczywiście część partii mówi o tym, że należy obniżyć podatki, jak na przykład Chadecy są tutaj takim optującym za to, czy szwedzcy demokraci, którzy na przykład chcą obniżać podatki na paliwa i na energię elektryczną, ale na przykład żadna z partii nie myśli o obniżaniu PIT-u, o obniżaniu CIT-u czy o obniżaniu VAT-u. Tak samo nikt nie myśli o tym, żeby usunąć monopol na alkohole i na tytoń w Szwecji w ogóle. Czy na przykład na zaniechanie reform energetycznych, bardziej na to, jak one powinny zostać wprowadzane. Więc to jest takie zupełnie, zupełnie inne spektrum tego myślenia, bo w Szwecji partie są zdecydowanie bardziej do siebie podobne. Tam jest trudniej znaleźć różnice wśród tych partii niż w Polsce. W Polsce są one zdecydowanie bardziej zarysowane. To, co może łączyć szwedzkie partie z polskimi, to jest, myślę, że nastawienie do Unii Europejskiej. Ze względu na to, że w Szwecji, tak. Co ciekawe, najbardziej antyunijne jest partia Lewicy i partia Zielonych. Wcale nie partia szwedzkich demokratów, czyli ta najbardziej skrajna, na prawo, jakby się mogło wydawać. Stąd też bardzo często ja po prostu sam nie nazywam ich skrajną prawicą, tylko tak skrajną prawicą w cudzysłowie. Bo to nie jest klasyczna skrajna prawica europejska pokroju chociażby polskiej konfederacji. Nie, to też trzeba sobie tak po prostu powiedzieć. Ważne jest tutaj przez to nastawienie do Unii Europejskiej powiedzieć, że w zasadzie to bardziej eurosceptyczna jest lewica, niżeli prawica. Szwedzcy demokraci na przykład nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, a lewica, na przykład, partia lewicy na przykład chce. Nie, więc to jest w ogóle co innego. A zieloni chcą na przykład przebranżowienie Unii Europejskiej ze Związku Gospodarczo-Politycznego na tylko Związek Gospodarczy. Więc w ogóle też całkowicie inne spojrzenie na świat w tym takim spektrum kompasu politycznego, jakby to powiedzieć. Więc to jest zupełnie co innego. Jakbyśmy sobie wzięli na przykład, tak porównali, w Szwecji mamy 8 partii, w Polsce mamy ile takich istotnych partii, zaczynając najbardziej od lewa, to mamy partię Razem, potem mamy Lewicę, potem przejdźmy tak na przykład Hołownia, Platforma, PSL, PiS i cała Konfederacja, nie? No to taka partia Lewicy ze Szwecji, ona w zasadzie nie jest podobna do nikogo w Polsce. Naprawdę. To oczywiście najbliżej ze wszystkich byłoby im do partii Razem, ale naprawdę postulaty partii Lewicy nie są w ogóle takie popularne w Polsce, jak na przykład całkowite zwiększenie imigracji do kraju, wyjście z Unii Europejskiej, to mówi partia lewicowa, czy na przykład w przypadku NATO, jak była akcesja, że oni są skrajnie przeciwni po prostu, czy dajmy na to wprowadzenie jedności nordyckiej, z innych takich ciekawych postulatów, to takie gigantyczne wspieranie polityki zagranicznej, czy na przykład z postulatów gospodarczych, to upaństwowienie bardzo dużej ilości sektorów gospodarczych, czy jeszcze większe zwiększanie praw pracowniczych, inne rzeczy to zrywanie na przykład umów z państwami autorytarnymi, na przykład zrywanie stosunków gospodarczych z autorytaryzmami i z totalitaryzmami, więc w ogóle takie to całkowicie inne spektrum, dosłownie, nie? W sensie to jest coś totalnie innego. Bierzmy sobie socjaldemokratów. No oni tutaj już są takim, można powiedzieć, połączeniem zarówno partii Razem, jak i całej lewicy, jaką mamy w Polsce, więc to jest akurat takie, można powiedzieć, dosyć sprawne powiązanie tych dwóch partii politycznych. Dalej przejdźmy sobie w szwedzkim spektrum do partii zielonych, to też można powiedzieć, że podobnie do partii zielonych w Polsce, tylko że partia zielonych w Polsce jest zwolennikiem NATO, jest zwolennikiem Unii Europejskiej, a ci są całkowicie temu przeciwni, więc też trochę co innego, tak trzeba sobie powiedzieć. Zresztą też nie są aż tak popularni, poparcie to około 4-5%, więc taki dosyć margines szwedzkiej polityki. Dalej możemy przejść sobie do partii Centrum, która wywiązywała się ze Związków Chłopskich.
stare logo i nowe logo Partii Centrum nawiązują, co ciekawe, do PSL-u. To właśnie oni ściągnęli od PSL-u sobie czterolistną koniczynę, więc też ciekawe, tak samo barwy są wzięte żywcem z PSL-u, więc może powinni być podobni do PSL-u. Myślę, że są bardziej podobni do partii Hołowni aktualnie, bo po prostu te takie postulaty bardziej socjoliberalne, takie inne trochę nastawienie do kościoła, zdecydowanie inne nastawienie jest między nimi do aborcji, właśnie jest to tak trzeba wyrzucić, bardzo pronatowskie, prounijne nastawienie. Są też zwolennikami euro, to też trzeba powiedzieć, tak jak partia Szymona Hołowni, więc można tutaj odnaleźć takie duże powiązanie. Dalej przejdźmy do jakby to powiedzieć, do liberałów. Według mnie liberałowie takim spektrum naszym są bardzo podobni do Nowoczesnej, chociaż Nowoczesna jest bardziej partią taką liberalną gospodarczą, a liberałowie są bardziej partią liberalną społecznie. Liberałowie nie są aż tak liberalni gospodarczo, jak się może wydawać. Oczywiście proponują wiele rozwiązań wolnorynkowych, ale zarazem są całkowitymi przeciwnikami obniżania podatków. Jest też zupełnie co innego. W Szwecji większość reform, jaka jest, to nie polega na obniżeniu podatków, tylko na takim ujednolicaniu ich. Więc to jest coś tak zupełnie innego. Przejdźmy dalej, mamy umiarkowaną partię koalicyjną. I to faktycznie jest taka troszeczkę polska platforma. Tutaj jest bardzo dużo podobieństw między nimi, więc można powiedzieć, że są to partie dosyć tożsame, tak jak w Polsce to połączenie całej naszej lewicy jest podobne do socjaldemokratów, tak nasza polska Platforma Obywatelska jest bardzo podobna do umiarkowanej partii koalicyjnej. I dalej mamy chrześcijańskich demokratów i szwedzkich demokratów. Według mnie tych dwóch partii nie można porównywać czy to do PiS-u, czy to do Konfederacji, ze względu na to, że chrześcijańscy demokraci jest taka bardziej konserwatywna wersja Platformy Obywatelskiej, więc to jest bardziej podobne do PSL-u, jak już bym powiedział, a z kolei szwedzcy demokraci są partią, która bardzo sobie ceni demokrację, która nie jest też tak eurosceptyczna, która na przykład chce reformować głównie właśnie system penitencjalny, dalej chce reformować system migracyjny, bo są partią skrajnie antymigrancką, chociaż nie aż w takim zakresie, na przykład nie byli przeciwnikami migracji ukraińskiej do Szwecji, więc też coś trochę innego. Są partią częściowo socjalną, częściowo wolnorynkową, więc też coś tutaj zupełnie innego. Są partią nazywaną przez Szwedów i przez siebie nacjonalistyczną. Są takimi narodowcami, głównie przez swoje historyczne pochodzenie. Więc też jest tak dużo tutaj takich różnych kwestii. I na przykład są partią pronatowską, ale nie aż tak proamerykańską. Bardziej opiewają na współpracę nordycką. I są też na przykład, można to nazwać pan-nordykami, czyli partią, która jest zwolennikiem, jakby to powiedzieć, unifikacji państw nordyckich w jedno państwo. Tak jak są partie euroentuzjastyczne, które są eurofederalistyczne, tutaj głównie mam na myśli partię Centrum i partię Liberałów w Szwecji, to które są zwolennikami utworzenia jednolitego państwa europejskiego, tak szwedzcy demokraci są zwolennikami utworzenia jednolitego państwa nordyckiego. Co ciekawe, podobny postulat wysłucha partia Lewicy w Szwecji. Więc zupełnie coś takie spektrum jest troszeczkę oderwane od tego polskiego w wielu kwestiach. I też, co trzeba tutaj powiedzieć, żadna z partii szwedzkich nie jest partią prorosyjską. Nie jest partią, która chciałaby współpracować z Rosją albo na przykład robić z nimi jakieś reset. Także w Polsce jest to widoczne w polskiej Konfederacji akurat, że tutaj jest takie lekko bardziej prorosyjskie nastawienie. Z kolei w Szwecji nie ma tego w jakiejkolwiek partii politycznej. Tak samo czy to prochińskie. Ogólnie te wszystkie partie nie chcą współpracować z jakimikolwiek autorytaryzmami na świecie. Więc też coś zupełnie innego. Jak na przykład w Polsce trochę nasz prezydent się otwiera na Chiny, tak w Szwecji nikt się nie chce otwierać na Chiny. Niektóre z naszych... Na przykład nasz rządzący PiS się trochę otworzył na Arabię Saudyjską, głównie poprzez powiązanie Orlenu z Saudi Aramco. Tak na przykład w Szwecji jest to w ogóle nie do dopuszczenia. Nie? Błędem szwedzkim było za czasów rządów Reinfeldta na przykład odsprzedanie Volvo.
je odkupić za kilka lat, więc też zupełnie co innego tutaj, zupełnie jest widoczne co innego, więc to jest trochę inne spektrum, więc ja bym akurat ich tak do siebie mocno nie porównywał. Niektórych faktycznie można, tak jak socjaldemokratów czy umiarkowanych, ale większość z tych partii jest, część z tych partii, głównie czy to skrajnych na lewicy, czy skrajnych na prawicy w przypadku obu państw, jest według mnie praktycznie nieporównywalna do siebie. Głównie przez takie fundamentalne różnice, jak podejście do polityki zagranicznej, do aborcji, do podatku, do systemu państwowego, do demokracji, więc jest to zupełnie co innego. Czyli nie warto się doszukiwać podobieństw, rozumiem? Bardziej między tymi partiami centrowymi, między partiami skrajnymi w ogóle. Nie ma co, nie ma jakichkolwiek porównań. Tak szczerze, to szwedzcy demokracji to jest taka partia, którą bardziej bym tak powiedział, że to jest takie trochę jak porozumienie Gowina, jak było jeszcze kiedyś. Tak bardziej, dosłownie. No, tylko, że z trochę taką bardziej dawką socjalną, więc trudno powiedzieć. A na przykład partia lewicy nie jest w ogóle do nikogo podobna w Polsce, bo nie mamy partii skrajnie lewicowej w Polsce, więc takiej istotnej, nie? Bo oczywiście jakiś plankton polityczny by się znalazł, ale to nie jest to do znalezienia. Tak samo partia zielonych. No niby podobna do naszych zielonych, ale jednak inna. Więc zupełnie co innego. A jeszcze w sumie to też jest ciekawe pytanie, które też może dużo powiedzieć. Chciałem zapytać o rolę mediów w tym wszystkim. Jakby, czy media są istotne dla systemu politycznego? Czy one w jakiś sposób go kształtują? Czy tutaj może też jest tak, że to wszystko jest trochę bardziej stonowane, może w jakiś sposób oderwane od dyskursu politycznego? W przypadku mediów podzieliłbym je na dwa czynniki, czyli media państwowe i media prywatne, ale żeby była jasność, nie jest to tak jak w Polsce. W Szwecji media państwowe są skrajnie neutralne, to jest pierwsza sprawa. I w Szwecji z mediów państwowych w zasadzie istotne są tylko dwa. Jest to szwedzka telewizja, Sveriges Television i szwedzkie radio. One są skrajnie neutralne, to są media, które po prostu są, można powiedzieć, na polskie warunki bardzo obiektywne, często nie podejmują tematów politycznych, mają swoich komentatorów, którzy są to komentatorzy głównie z zawodu, którzy są już jakimiś profesorami politologii, profesorami jakichś innych dziedzin nauk społecznych czy ekonomicznych, więc to jest zupełnie co innego. I one w zasadzie mają taki jeden cel. Informować Szwedów o tym, co się dzieje w państwie i poza nim. Prosta sprawa. Nagrywają często podcasty o różnych partiach politycznych, właśnie w sposób strasznie neutralny. Jeśli ktoś obejrzał szwedzką debatę na przykład z zeszłego roku, to mógłby zobaczyć po prostu, jaka jest gigantyczna różnica między debatą liderów w Szwecji a debatą liderów w Polsce. Po prostu wow, poziom kultury, poziom pytań jest po prostu niewyobrażalnie wyższy w tym wszystkim, więc zupełnie co innego. Z kolei przejdźmy do mediów prywatnych. I tutaj głównymi mediami prywatnymi jest oczywiście Telewizja 4, która jest bardzo neutralna, więc ją możemy pozostawić. Spełnia takie w zasadzie to samo, co SVT, co szwedzka telewizja, więc w zasadzie to jest to samo, to jest taka jej drobna konkurencja po prostu na rynku. I przejdźmy do gazet. W gazetach jest ciekawiej, bo gazety w Szwecji to jest w ogóle coś innego, ze względu na to, że one deklarują z góry to, w jakim temacie poglądów politycznych się je pisze. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Jeśli chcemy poznać jakieś poglądy polityczne w danej gazecie, jak ktoś patrzy na jakąś sprawę, to szwedzkie gazety są, można powiedzieć, wręcz idealne do tego, aby to poznać. Po prostu wynika to z tego, że wcześniej te gazety były mocno powiązane z partiami politycznymi. Teraz już tak nie jest, ale po prostu ich taki stosunek pozostał. W Szwecji największe są cztery gazety. Największą jest Aftonbladet,
Jest to gazeta socjaldemokratyczna, mocno powiązana właśnie z socjaldemokratami, ale jest to gazeta prywatna pod własnością jednego z norweskich przedsiębiorstw, Schibstedu, jeśli dobrze wymówiłem. Dalej mamy Expressen. Expressen to jest taka gazeta bardziej liberalna, taka, można powiedzieć, że takie trochę przeciwieństwo tego socjaldemokratycznego Aftonbladetu. Dalej mamy Svenska Dagbladet, to jest też taka bardziej centroprawicowa. I ostatnią jest Dagens Nyheter, który jest taką gazetą też taką bardziej centroprawicową, więc taką trochę bliżej centrum nawet bym powiedział. Więc w ogóle tam ta prasa jest tak mocno ze sobą powiązana partyjnie. Na przykład szwedzcy demokraci mają też własne różne takie popierające ich gazety, zieloni też. Partia Lewicy ma dużo takich gazet w ogóle, tylko że są one bardziej takim planktonem, przez to, że się nie są w stanie zjednoczyć, bo jak zawsze lewica na świecie jest podzielona, więc jest to trochę takie inne, więc po prostu tam można powiedzieć, że jakie medium czytasz, co ważne, nie jakie medium oglądasz albo słuchasz, tylko jakie czytasz, takie możesz mieć poglądy polityczne i jesteś o tym z góry informowany. Więc one kształtują oczywiście system polityczny szwedzki, ale zarazem masz gigantyczny wybór całego spektrum. Jeśli chcesz całkowicie neutralny przekaz, wybierasz media państwowe albo TV4. Nie, totalnie. Albo na przykład z gazet, to jest taka, trudno to nazwać gazetą, bardziej portal Omni, która po prostu przywołuje wszystkie najważniejsze newsy z różnych gazet, po prostu je udostępnia. Więc też myślę, że bardzo, bardzo ciekawe, bo wtedy jesteśmy w stanie poznać taki całokształt całego spektrum. Albo oczywiście sprawdzać media, które deklarują swoje poglądy jako takie, które popierają tego. Oczywiście wszystko jest zrobione w sposób jawny, więc wystarczy dosłownie poszperać przez 2-3 minutki, albo nawet gdzie gdzie jesteś o tym poinformowany od razu na wejściu, na przykład w Aftonbladecie, że ta gazeta reprezentuje takie poglądy i takie. Jeśli nie chcesz ich czytać, możesz stąd wyjść, nie ma sprawy. Mniej więcej tak to jest w Szwecji zrobione, przez co pluralizm medialny jest gigantyczny, naprawdę. Ja bym powiedział szczerze, bym chętnie taki system przyjął u nas, chociaż ten nasz polski jest chyba trochę za bardzo już, bardzo się pogrążył w stronę tego amerykańskiego, który jest bardziej nastawiony na konflikt. Czy w ogóle sprzedawanie po prostu w mediach, czy to w telewizji, czy w prasie po prostu takiego konfliktu raczej, a nie informacji czystej. No ale jest jak jest. To jest rzeczywiście bardzo fajny system. Bardzo taki też można powiedzieć unikatowy na taką skalę. To jest często w mediach nazywany po prostu systemem nordyckim. Więc w ogóle, on jest też w Danii, on jest też w Norwegii, więc po prostu. Tak samo w Finlandii, chociaż w Finlandii na przykład jest tylko jedna istotna telewizja, nie ma drugiej prywatnej, więc też jest tak trochę inaczej, nie? Ale jednak bardzo podobnie pod względem pluralizmu. Więc po prostu można powiedzieć, że cały region, jeśli byśmy chcieli mieć taki bardzo spluralizowany system medialny w Polsce, warto by było przyjąć wzory, czy to ze Szwecji, z Danii, z Norwegii, czy z Finlandii. Byłoby naprawdę przyjemnie. No kto wie, może kiedyś. Ale chciałbym zmienić temat znowu i zapytać o kolejny taki czynnik tej układanki politycznej szwedzkiej, czyli o rolę króla w systemie, czy w ogóle w społeczeństwie, bo jak rozumiem, jego kompetencje są małe. Bardzo. Pewnie nie. Chciałem powiedzieć w pierwszej chwili żadne, ale byłem gotowy na to, że powiesz coś właśnie nie. Ale jeśli są nie. Bardzo małe, to znaczy, że byłem blisko prawdy. To jak to jest? Prasa lewicowa, skrajnie lewicowa. W Szwecji często śmieje się, że król jest na kagańcu. To dużo mówi już. Król ma zakaz odzywania się w sprawach politycznych. Więc w ogóle jego kompetencje są zerowe. Dosłownie. Reprezentowanie? On nawet nie otrzymuje dużych dotacji od państwa.
żeby była jasność. Są to chyba najmniejsze dotacje procentowe ze wszystkich monarchii europejskich. Nie ma prawa wyboru desygnowania jakichś polityków, nie ma prawa na przykład uczestniczyć w życiu politycznym takim codziennym, nie może komentować tego, co mu się podoba w polityce, co nie. To jest naprawdę i na palcach jednej ręki od 20 lat można znaleźć polityczne komentarze króla Karola XV. Przepraszam, króla Karola Gustawa po prostu. Można dosłownie znaleźć je na palcach jednej ręki. Jedyny, który mi się przypomina z ostatnich lat, to jest skomentowanie akcesji Szwecji do NATO, które powiedział tak. Podoba mi się to zagadnienie, bo dzięki niemu Szwecja może być bezpieczniejsza. I w taki sposób król szwedzki komentuje i angażuje się w politykę. Po prostu tego nie ma. Zwyczajnie nie ma tego angażowania się. Król jeszcze za czasów Olofa Palme, bo wtedy zostawał królem, chciał, żeby dalej była taka linia sukcesji, jaka była, czyli że kobieta nie może dziedziczyć tronu, jak to było ustawione w 1810, ale wbrew woli króla zostało to zmienione i jego córka Wiktoria jest aktualnie następczynią tronu, więc on nawet nie może zdecydować o tym, kto zostanie jego następcą. Nawet on, żeby zlikwidować tytuły szlacheckie dla części rodziny, musiał uzyskać zgodę parlamentu. Jest jeden taki podmiot poza fundacjami królewskimi, którymi może jakkolwiek angażować się w politykę, jest to Komisja Spraw Zagranicznych. Przewodniczy, to nie jest komisja parlamentarna dla jasności, to jest komisja polityczna, w której uczestniczą wybrani najważniejsi politycy z całego państwa, nie? Głównie liderzy partii politycznych, głównie jacyś tam istotni politycy z Riksdagu, albo tacy, którzy są po prostu zaznajomieni znakomicie z tematem bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i tak dalej. I po prostu on kieruje ich obradami i w trakcie obrad tej Komisji Spraw Zagranicznych to król może tylko kierować obradami i może zadawać pytania, ale nie może wyrażać swoich opinii. No w ogóle coś dosyć absurdalnego. Więc... Mówię, że dobrze jest być królem. Tak, tam dobrze, bo masz przyjemne, fajne życie. Tylko, że no, jeśli. O, na przykład król uczestniczy w wyborach, ale bierze udział zawsze korespondencyjnie. No, o, żeby nikt nie widział, jak głosuje, ani na kogo głosuje. Czyli on pełni w społeczeństwie jakąś formę takiego, nie wiem, jak to monarchiści mówią, takiego gwaranta jedności narodowej? Coś takiego? Głowy kościoła. Aha. Bardziej tak bym powiedział. Gwarant jedności narodowej też, tylko czy u Szwedów jest potrzebna jedność narodowa? No to jest właśnie dobre pytanie. To nie jest społeczeństwo mocno podzielone. To nie jest społeczeństwo, które jest jakoś tak skrajnie spolaryzowane. No, nie, to w zasadzie to jest bardziej głowa kościoła. Szwedzki kościół odpowiada za bardzo duży wpływ na politykę i polityka bardzo dużo wpływa na kościół. Głównie przez to, że na przykład do kościoła mamy powszechne wybory. Do parlamentu kościoła w ogóle. Także też trochę takie dziwne. I tam są na przykład frakcje związane z królem. Król na przykład, z takich innych ciekawych prerogatyw, to na przykład król stracił za czasów Olafa Palme między innymi prerogatywę wybierania biskupów. Pomimo, że jest głową kościoła, oczywiście, nie? No, on na przykład uczestniczy w ceremoniach kościelnych, wypowiada się jako głowa kościoła, jako monarcha. W przypadku tego protestanckiego kościołu Szwecji. Ale tak to jest takim bardziej reprezentantem narodu. Jest, to trzeba powiedzieć. Jest zwykłym po prostu reprezentantem. Często po prostu względem króla ludzie zwyczajnie go traktują jako zwykłą osobę, a nie jako osobę, która ma znamiona boskości, jak to jest w niektórych monarchiach. Po prostu jest to zwykły człowiek na swoim stanowisku i tyle. Obywatel kapet. Chciałbym się powiedzieć. Tak. Też jest bardzo ciekawe. Po prostu nie może prawie nic. Zwyczajnie. Jeśli coś by chciał zrobić, to może zostać utemperowany. Jeśli się nie mylę, to od 1973 roku w komisji jest cały czas
jest cały czas ustawa o wprowadzeniu ewentualnej republiki. W sensie po prostu ona jest po to, jeśli król zacząłby łamać prawo, nie? Żeby obalić króla. A poparcie dla króla to jest, zależy od jakiego okresu. Przed COVID-em było to około 30%, po COVID-zie około 60%. No ona się tam waha między 30, między tak powiedziałbym 25 a 75% poparcia. Więc po prostu Szwedzi mają takie do niego podejście, jeśli coś fajnego zrobi, albo jeśli coś fajnego cała rodzina królewska zrobi, to super. Jeśli coś złego zrobi, to ble, okropni, najgorsze, odwołać ich. I w zasadzie tak toczy się życie. To są bardzo duże wahania od 25 do 75. No tak, bo to zależy od nastrojów po prostu, bo oni mają do niego takie neutralne nastawienie, że on ich reprezentuje, więc oczekują od niego, że będzie ich reprezentował godnie, po prostu. Tak samo od księżnej Wiktorii, nie? Ludzie oczekują tego, że po prostu następczyni tronu też będzie się zachowywała godnie. Ona akurat ma wysokie ratingi, bo zazwyczaj wyższe niż 50%, więc też takie zależy. Można tak powiedzieć. Tak, to też pewnie jest jakoś tam uzależnione od tego, że ona jest następczynią tronu, że jest, może też, że jest młodsza, więc może jakoś tam inaczej się na nią też patrzy, może też przez to, że ma inne kompetencje, to wszystko jest takie uzależnione. No, no jeszcze królowa Sylwia też jest lubiana, no, głównie przez to, że ona mocno się angażuje w działalność charytatywną. Po prostu. Ma nawet swoją własną fundację, którą prowadzi. Bo to jest tak, że tam król dostaje część pieniędzy z Riksdagu, część tam z utrzymania swoich posiadłości, bo sporo posiadłości to są po prostu jakieś muzea, które są udostępniane dla ludzi i one tam na siebie zarabiają, nie? I po prostu taka królowa Sylwia dostaje z tej kasy, która jest przeznaczona na funkcjonowanie dworu królewskiego, tam bardzo dużo z niej po prostu bierze pieniędzy na to, żeby szło na fundacje charytatywne po prostu. Głównie na pomoc dzieciom z chorobami neurologicznymi. Więc też tak, no oni bardziej w taką działalność chodzą. To nie są istotni ludzie wbrew pozorom w życiu politycznym Szwecji. No tak, to rzeczywiście, bo więcej czasu zdecydowanie poświęcasz premierom, czy nawet ministrom finansów, niż osobom właśnie takim jak monarchowie, tak? No, ale to chyba normalne, to w kontekście na przykład Wielkiej Brytanii czy jakiegokolwiek innego państwa skandynawskiego byśmy raczej mówili właśnie o tych politykach, którzy rzeczywiście działają, nie o monarchach. Więc może właśnie takie pytanie, gdybyś miał właśnie wskazać najważniejsze osoby ostatniego, no powiedzmy to, tak, ostatniego stulecia z kawałkiem w szwedzkiej polityce, w szwedzkiej historii, to kogo byś wymienił poza Abbą? Poza Abbą nie da się wymienić nikogo, Iwa z Hunterem. Więc no właśnie, no ogólnie to szwedzkie życie polityczne jest tak zrobione, że głównie wymienia się postacie związane z rządem. Oczywiście, to jest norm, nie? Pomija się monarchów, pomija się czy to speakerów. Zazwyczaj takimi postaciami są premierzy albo po prostu osoby, które mocno się jakoś angażowały w politykę. Tak jak na przykład ostatnio za taką bardzo wpływową osobę na szwedzką politykę trzeba po prostu nazwać Greta Thunberg. Zwyczajnie. Jest już dosyć zapomnianą oczywiście. Ale Greta Thunberg jest wciąż bardzo ważną postacią w szwedzkiej takiej bardziej debacie społecznej niż to, bo jednak ona tak można powiedzieć jest reprezentantką młodzieży, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Więc to jest taka, myślę, że ważna postać. W Polsce już się raczej o Grecie nie pamięta praktycznie, więc też coś tak trochę innego. Innymi postaciami są oczywiście z takich mniej politycznych, to są postacie związane ze sportem, takie jak chociażby Zlatan Ibrahimowicz, bardzo znany sportowiec, czy na przykład ostatnio Armand Duplantis jest w ogóle na topie popularności, jeśli chodzi o Szwedów w Szwecji, więc można tak sobie powiedzieć, że ludzie aż tak nie żyją tą polityką, powiem, że z wielką chęcią w niej uczestniczą, bo bardziej wybierają jakichś sportowców, jakieś gwiazdy pokroju Abby, czy tak jak no na przykład jak Avicii z Marto kilka lat później utworzono Avicii Arenę specjalnie na cześć
tego, można powiedzieć, wielkiego wykonawcy muzyki ze Szwecji, więc bardziej przejmują się takimi postaciami, a jeśli chodzi o takie postacie bardziej okołopolityczne, no to tutaj jest taki bardziej też podział, bo mamy oczywiście w tym przypadku postacie bardziej związane z ekonomią. Trzeba pamiętać, że Szwecja to jest takie państwo, w którym ekonomia zawsze była silna, zawsze była silnie nauczana, zawsze była istotna. I tutaj mamy, wydaje mi się, że dwie takie postacie, to jest Knut Wicksell, który jest w ogóle takim, można powiedzieć, go twórcą współczesnej ekonomii liberalnej i często też centrolewicowej, lewicowej w ogóle. No, on swoimi pracami odpowiada w zasadzie na potrzeby większości szkół ekonomicznych i większość szkół ekonomicznych właśnie opiera się na naukach Knuta Wicksella, więc można powiedzieć, że jego nauki oddziałują w tym momencie na cały świat, jaki mamy, jaki nas otacza, bo większość nauk, które mamy, właśnie wywodzą się ze szkół ekonomicznych, takich jak chociażby chicagowska, czy to austriacka, wiedeńska, czy to chociażby sztokholmska w Szwecji, która jest bardzo popularna i jest popularna w ogóle w całej Skandynawii. Właśnie to jest ta postać, ona żyła 100 lat temu, więc bardzo dawno temu. Drugą jest tutaj Gunnar Myrdal. Dlaczego Gunnar Myrdal? Dlaczego go akurat biorę pod uwagę? Jest on noblistą z ekonomii. To on odpowiada za właśnie te takie teorie ekonomiczne systemu gospodarczego Szwecji i ogólnie reformy ekonomiczne państw opiekuńczych na całym świecie. To właśnie on bardziej za to odpowiada jako taki socjalliberał, socjaldemokrata właśnie w tym przypadku. Więc ważna postać, tak myślę akurat. Naprawdę. Odsuwając się już od ekonomistów, to bardziej trzeba powiedzieć o takich innych postaciach z polityki. Tutaj głównie będą premierzy. Tacy jak ostatnio to oczywiście Ulf Kristersson, wiadomo, aktualny premier, ważna postać w szwedzkiej polityce. Bardzo popularna, co ciekawe, aktualnie w szwedzkiej polityce jest Romina Pourmokhtari, czyli minister polityki środowiska i klimatu. Bardzo ciekawa postać. Najmłodsza minister w historii Szwecji, więc też w ogóle coś tak innego z partii liberalnej, co ciekawe. Więc ona jest bardzo popularna. Dużo, dużo można o niej przeczytać w mediach, więc też dosyć ciekawe. Tobias Billström aktualnie jest też dosyć popularny. To jest minister spraw zagranicznych, on w szwedzkiej polityce jest kilkadziesiąt lat, więc jest doświadczonym człowiekiem. Z innych to zdecydowanie Magdalena Andersson, aktualnie pierwsza kobieta premier w historii Szwecji, więc swoje oddziaływanie ma. Stefan Löfven, 7-letni premier w historii Szwecji. Człowiek, który w zasadzie odmienił socjaldemokratów, człowiek, który, jego biografia jest bardzo ciekawa, bo żył przez kilkanaście lat w domu dziecka, poznał swoją żonę, mając kilkadziesiąt lat, więc w ogóle pracując w fabryce, nie? To jest w ogóle osoba, która była w domu dziecka przez kilkanaście lat, to jest osoba, która zaczynała swoją przygodę zawodową jako zwykły pracownik fabryki, która potem została premierem Szwecji. Więc też historia opowiedziana przez Löfvena jest bardzo ciekawa. Zresztą ze swoją żoną nie ma dzieci z jednego prostego powodu, jaki podał, że po prostu nie chce, żeby jego dzieci w przyszłości także musiały trafić do domu dziecka. Więc dosyć ciekawa postać. Inne to oczywiście Fredrik Reinfeldt, jako twórca systemu blokowego w Szwecji i twórca nowych moderatów. Zresztą nowi moderaci już nie istnieją od 2018, więc trochę ten projekt się przejadł, ale to jest twórca systemu blokowego, więc trzeba mi powiedzieć. Jimmie Åkesson to jest przewodniczący szwedzkich demokratów od 2005 roku. To on odpowiada za sukcesy tej partii, to on odpowiada za sukcesy właśnie szwedzkich nacjonalistów, więc on też, trzeba go powiedzieć. A przenosząc się bardziej do historii, to oczywiście Olof Palme, jako postać, o której wie masa ludzi w ogóle na świecie zainteresowanych polityką, nie tylko Szwecją,
głównie przez jego zamordowanie. Tagerlander, najdłużej urzędujący premier w historii demokratycznych państw na świecie, bez przerwy. Per Albin Hansson jako postać po prostu związana z Folkheimetem. No, myślę, że jest on po prostu bardzo istotny z jednego prostego względu. Po prostu odpowiada za stworzenie współczesnego systemu gospodarczego Szwecji i za spopularyzowanie na świecie. Wspólnie z Duńczykami oczywiście, bo to też trzeba tak przyjąć. Ja nie przyjmuję akurat pojęcia tego, czy to Duńczycy wymyśli, czy to Szwedzi. Dla mnie to zostało wymyślone po prostu przez klimat i tyle. Więc to trochę tak inaczej trzeba to po prostu sformułować. Inną postacią też związaną z polityką na pewno może być Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld to jest w ogóle pierwszy sekretarz generalny ONZ. Więc mamy tutaj kogoś też ciekawego. Nie? Jestem pierwszym sekretarzem generalnym ONZ. To w ogóle zmarł przed końcem jego drugiej kadencji, więc to jest dosyć smutne, ale jest on jednym z tych najpopularniejszych Szwedów w historii w ostatnich 100 latach. Innymi osobami oczywiście Ernst Wigforss, jako osoba, która odgrywała gigantyczny wpływ na historię. Torbjörn Fälldin, jako premier, jako ten twórca takiej polityki antyatomowej w Szwecji. Ola Ullsten, też to jest premier, który właśnie dokonał tego zamachu stanu, można tak powiedzieć, na prawicy, więc też bardzo, bardzo ciekawa postać. Inne, jakie jeszcze mogłem wymienić z takich ciekawych postaci, to myślę o Jarlu Hjalmarssonie, twórcy współczesnych, umiarkowanych, jeszcze za czasów XX wieku, to on zreformował tę partię z prawicowej na centroprawicową, sprawił, że ta partia zaczęła odgrywać istotną rolę w polityce Szwecji. Gösta Boffman też jest taki bardzo ciekawy, bo to on, można go nazwać takim troszeczkę umiarkowanym, w sensie z tej partii umiarkowanym Ronaldem Reaganem, bo prowadził bardzo podobne kampanie wyborcze, będąc przewodniczącym tej partii, tak jak Ronald Reagan, więc też taka dosyć ciekawy impact. W podobnych latach zresztą jak Ronald Reagan, więc dlatego też takie nawiązanie. Carl Bildt jako pierwszy umiarkowany premier, jako osoba, która dokonała demontażu systemu, która potem odpowiadała za Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządach Reinfeldta przez 8 lat, więc i teraz jest największym ekspertem polityki zagranicznej w całej północnej Europie. On w ogóle jest topem topów, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o popularność. No, to są takie ważne postacie. No i w sumie jeszcze można powiedzieć Helmara Brantinga jako twórcy takiej potęgi socjaldemokratycznej na scenie politycznej, więc to są takie postacie, które zdecydowanie chciałbym wymienić. Jasne, wielkie dzięki za ten katalog postaci, powiedzmy. To też jest bardzo fajne. Ja bym chciał teraz trochę wyjść poza system, ten polityczny, o którym mówimy, i może zapytać trochę o politykę zagraniczną Szwecji. I może też tutaj bym cię poprosił o jakiś taki właśnie polski motyw i chciałbym zapytać cię, dlaczego twoim zdaniem, nie wiem, nasze relacje takie polsko-szwedzkie, one jakby, mam wrażenie, że one funkcjonują tylko w ramach jakby omawiania potopu szwedzkiego, a później jakby te, i Szwecji nie ma jakby w naszej historii za bardzo, za często, ani też już tej historii najnowszej, my też jakby nie mamy jakichś takich mocnych relacji w ogóle chyba z tymi państwami, które leżą nad Morzem Bałtyckim. Jakie są właśnie te najważniejsze, jakby tak, jaka jest najważniejsza ta wykładnia, jakieś tam pryncypia polityki zagranicznej szwedzkiej i dlaczego może właśnie z Polską to nie idzie? To odpowiem na to, dlaczego z Polską nie idzie. Szwedzi
przygotowują co kilka lat takie raporty związane ze stanem demokracji w danych państwach. Opisuje praktycznie każde państwo na świecie, można sobie je przeczytać, one są udostępnione w języku szwedzkim na stronie rządu. Więc jeśli ktoś chce, ostatni o Polsce jest z 2021 roku, więc można sobie go po prostu przeczytać. I tam na przykład Szwedzi opisują Polskę jako państwo, które dąży do autorytaryzmu, które usuwa prawa kobiet, które po prostu odpowiada za to, że w Polsce po prostu łamane są niektóre prawa człowieka, że demokracja jest w odwrocie w Polsce. No ogólnie takie bardzo, bardzo ciekawe, dosyć długie, kilkunastostronnicowe opisanie tego, jaka jest sytuacja z prawami człowieka, z demokracją w Polsce i na przykład o pozytywach, o wprowadzaniu polityki rodzinnej i tak dalej, i tak dalej. Więc niektóre rzeczy można tak doczytać. I po prostu takie dokumenty poświadczają o tym, jeśli Szwedzi mają wszyscy takie nastawienie, że my nie chcemy współpracować z autorytaryzmami, to wynika z tego jedna prosta rzecz. Po prostu oni nie będą chcieli współpracować z państwami, które nazywają jako tymi dążącymi do autorytaryzmu. To jest istotne. Po prostu. Z Węgrami nie będą współpracować, z Polską, z Rosją, z Turcją, z państwami arabskimi, z Chinami, z jakimiś Indiami, z niektórymi państwami Ameryki Łacińskiej, po prostu nie. Szwedzi tego nie chcą. Oni nie chcą sobie maczać rąbki. No, z Turcją to akurat ostatnio jest zupełnie co innego, bo Turcja ich blokuje w NATO, więc muszą chociaż częściowo to wprowadzać. Chociaż to trzeba powiedzieć, te niektóre reformy szwedzkie, które wprowadzają, one akurat były w zamrażarkach, więc można powiedzieć, że odwrażają tematy z 2012 roku, bo wtedy było akurat to dosyć głośne, jak Reinfeldt chciał dołączyć do NATO przez chwilę. Więc też taka sprawa. Co trzeba powiedzieć jeszcze o Polsce? Nasze relacje ogólnie bardzo mocno się ociepliły w czerwcu zeszłego roku. Na chwilę. Moment, w którym przyjechała do Polski Magdalena Andersson, był momentem takim, można powiedzieć, cudownym dla naszych relacji. Ze względu na to, że wtedy zwołano taką konferencję polsko-szwedzką na pomoc Ukrainie. Po prostu. Szwedzi to wykorzystali, bardzo mocno to promowali, Polacy to promowali. No ale potem przyszło co do czego i w zasadzie ta współpraca tak mocno uciekła. Głównie przez to, że po prostu Szwedów względem Polski poróżnił konflikt Trybunału Konstytucyjnego, w Trybunale Konstytucyjnym konflikt Polski z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ogólnie oni, jeśli chodzi o politykę związaną z praworządnością, to mają takie, no, bardzo takie nastawienie purystyczne, że musisz być państwem praworządnym, żebyśmy my z tobą chcieli tak w pełni współpracować, albo musimy mieć jakiś taki konkretny interes u ciebie, tak jak z Turcją, nie? Więc jest to takie dwojakie. Nasza polityka jest także mocno rozbudowana właśnie na formie, jest bardzo słabo rozbudowana, chciałbym powiedzieć, na wielu formach, wielu płaszczyznach. Wiele płaszczyzn po prostu nie odgrywa takiej znaczącej roli w naszych politykach. My ze sobą nie współpracujemy prawie w ogóle. Jest to bardzo smutne, bo dzieli nas tylko Morze Bałtyckie, więc w ogóle jesteśmy państwami teoretycznie graniczącymi ze sobą przez morze, więc raczej powinniśmy ze sobą współpracować, a mamy praktycznie takiej samej wielkości gospodarki, więc tym bardziej. No ale cóż, czasami sytuacje są niezrozumiałe, tak jak teraz jest to też niezrozumiałe. Wynika to głównie z tego, że zarazem Szwedzi są do nas niechętni przez aktualnie rządzących, jak i z tego powodu, że nasi aktualni rządzący też są niechętni do Szwecji. Ogólnie Polska nigdy nie była chętna na jakąś szeroko rozwiniętą współpracę ze Szwecją, więc jest to dosyć smutne. No ale cóż można z tym zrobić? No nic. A jak wygląda polityka zagraniczna w Szwecji i na świecie? No to tak. Szwecja ultra angażuje się w pomoc humanitarną na świecie i pomoc państwom, takim, które są bliskie jakiemuś upadku, mają kryzys, jakąś wojnę, żeby pomagać, ale niekoniecznie państwom, tylko bardziej społeczeństwom. To jest główny taki dominat szwedzkiej polityki zagranicznej. Wspieranie demokracji na całym świecie. Szwedzkie fundacje powiązane z partiami politycznymi typu Fundacja Olafa Palme, Fundacja Jarla Helmarsona, Fundacje Królewskie też, to jest też tutaj istotne.
one pomagają w państwach autorytarnych funkcjonować różnym partiom politycznym. Na przykład w Turcji Fundacja Olofa Palme wspierała kemalistów na te wybory. W Ukrainie Fundacja Jarla Hjalmarsona wspiera Petro Poroszenkę i Zełenskiego. Na przykład. To są takie różne przykłady. W Polsce ta fundacja też Jarla Hjalmarsona wspiera Platformę Obywatelską i PSL. Więc i finansowo oczywiście. Więc po prostu oni tą swoją polityką, o niej się mało nie słyszy dużo, ale one wspierają finansowo partie, które są z nimi bardziej bliżej związane i przede wszystkim muszą to być partie demokratyczne i częściej to wspieranie i na większą skalę ma miejsce w państwach już autorytarnych albo zmierzających do autorytaryzmu, aby po prostu wspierać tych, którzy mogą wprowadzić tam na nowo demokrację. Bo dla Szwedów demokracja jest jedną z największych wartości w całym życiu i po prostu ta demokracja, którą oni sobie sami wymyślili, bo oni po prostu często uważają, że sami sobie wymyślili własny typ demokracji, nie? Więc też dlatego. I są takie też istotne doktryny w szwedzkiej polityce zagranicznej, jak feministyczna polityka zagraniczna, wymyślili ją Szwedzi. No właśnie, polega ona na wspieraniu dziewczynek i kobiet w państwach, w których prawa kobiet są łamane, w których właśnie jest trudny status z kobietami, które mają odejmowane na przykład prawo do edukacji i tak dalej, więc po prostu w ten sposób między innymi patrzą na to wszystko Szwedzi, chociaż feministyczna polityka zagraniczna odeszła do lamusa od objęcia władzy przez centroprawicę w listopadzie. Billström zapowiedział, że nie będzie ona realizowana, ale w zasadzie polityka zagraniczna Szwecji praktycznie się nie zmieniła. Po prostu zmieniła się nazwa tej doktryny, ale w zasadzie wszystko, co się działo do tej pory, jak na przykład wspieranie ludzi dotkniętych konfliktem w Jemenie, jak wspieranie przesiedleńców w niektórych państwach afrykańskich, w Wenezueli, wysyłanie do ludzi niektórych takich organizacji pomocowych właśnie w tej polityce zagranicznej, ono po prostu ma miejsce. I jeszcze co trzeba powiedzieć, to, że Szwecja przez lata 1809-2022 prowadziła politykę neutralną w polityce zagranicznej. Nie chciała angażować się w wielkie sojusze militarne i w wojnę. Teraz się to zmieniło poprzez konsensus w tej sprawie między dwoma największymi partiami politycznymi, socjaldemokratami umiarkowanymi, którzy po prostu postanowili, że Szwecja dołączy do NATO. Jeszcze nie dołączyła, czekamy rok już na to, więc to tyle. Chcesz się dopytać o coś z zakresu polityki zagranicznej jeszcze? Wydaje mi się, że tak naprawdę to już wszystko, co chciałem zapytać w kwestii spraw zagranicznych. Możemy jeszcze wrócić do Szwecji, bo miałbym jedno ostatnie pytanie. Bo chciałbym zapytać o jakieś radykalizmy w Szwecji. Czy one, znaczy na pewno występują, jak w każdym państwie, ale po prostu pytam czysto dlatego, że z tej naszej rozmowy jawi się obraz Szwecji jako takiego progresywnego społeczeństwa, to fakt, ale mimo wszystko politycznie jakoś no nie tak skonfliktowanego jak nasze. Więc jak to jest? No, w Szwecji są w zasadzie politycznie dwa radykalizmy. Skrajnie lewicowy prowadzony przez partię lewicy. Wcześniej był jeszcze prowadzony przez inicjatywę feministyczną, ale ta partia upadła. I skrajnie prawicowy prowadzony przez szwedzkich demokratów. To, jakie to są partie, to już opowiadam dokładnie. Partia lewicy to jest faktycznie partia skrajnie lewicowa, która na przykład chce być z Unii, nie chce NATO i tak dalej, ale zarazem w postulatach ekonomicznych wcale nie jest jakoś tak mocno skrajnie lewicowa, jakby to powiedzieć. To nie jest typ partii komunistycznych w niektórych państwach, na przykład w Belgii, gdzie zniesienie własności prywatnej i tak dalej. Nie, tutaj jest troszeczkę inny zakres tego myślenia, bardziej takie opieranie się aktualnie na wspieraniu praw kobiet, na takim byciu trochę bardziej ikpolowym. W tym przejawia się ten taki bardziej radykalizm, głównie przez to, że po prostu te partie są nazywane radykalne przez swoją historię. Też, to trzeba powiedzieć. Partia Lewicy współpracowała ze Związkiem Radzieckim przez masę swojej historii.
bardzo długi okres. Do upadku Związku Radzieckiego praktycznie. Wtedy przeżyła kryzys, przyszła Gudrun Szyman i to wszystko się po prostu zmieniło na to, że partia z takiej skrajnej, hardej lewicy komunistycznej przeobraziła się w taką lewicę feministyczną, która patrzy na świat trochę bardziej z perspektywy takiej, jak to sprawić, że większość ludzi będzie szczęśliwa w państwie, dając im jakieś dodatki socjalne, pomagając im, czy na przykład nacjonalizując niektóre gałęzi gospodarki, wspierać kobiety za granicą, oczywiście, bo to oni są też głównym optującym za feministyczną politykę zagraniczną, więc to jest też dosyć ciekawe, tak myślę. Poza tym no, wszystkie te ich postulaty wydają się być radykalne, jak na warunki polskie, jak na warunki szwedzkie, one weszły już tak do mainstreamu, ale Szwedzi na te swoje radykalizmy wymyślili właśnie ten swój specyficzny system głosowania z wstrzymywaniem się, przez co skrajna lewica nigdy nie była w rządzie, pomimo że wspierała masę socjaldemokratycznych rządów, naprawdę ogrom. Czy tutaj szwedzcy demokraci, którzy teraz nie są w rządzie, pomimo że są największą prawicową partią w parlamencie, ale nie są w rządzie, to jest w ogóle też absurdalne, to wspierają sobie po prostu rząd, nie mają z tym najmniejszego problemu. Nie mają też swoich ambicji o dołączenia do rządu, bo po prostu wiedzą, że taka jest rola najbardziej skrajnych partii, że one muszą być izolowane, żeby po prostu to wszystko sprawnie działało. Nie? Przy czym, tak mówiąc dalej o szwedzkich demokratach, to już mówiłem, u nich największy radykalizm to jest niechęć do migracji. Przy czym ta niechęć do migracji, to nie jest poziom duński, to nie jest poziom niemieckiego AfD, czy nawet polskiego PiS-u. Dosłownie, to jest bardziej takie coś, że my chcemy selekcji migrantów, nie chcemy wprowadzić na przykład tego, żeby do nas trafiało zero uchodźców, bardziej są zwolennikami tego wsparcia. Tak samo są zwolennikami wsparcia międzynarodowego dla ludzi, którzy są dotknięci właśnie przesiedleniem, więc to jest w ogóle taki inny stopień radykalizmu, można powiedzieć, nacjonalistycznego, skrajnie prawicowego w Szwecji, więc jest to coś tak, no powiedziałbym dosłownie niespotykanego w całym, w ogóle całej Europie. Trudno jest mi znaleźć państwo, które ma bardziej umiarkowaną skrajną prawicę niż Szwecja. Naprawdę. Jest to w Unii Europejskiej, naprawdę. Czy tu biorę sobie Danię, która ma duńską partię ludową, prawdziwych Finów z Finlandii, w Polsce Konfederację, w Niemczech AfD, w Holandii masę partii, więc nie będę ich wymieniał, we Francji, czy to Zemura, czy to Le Pen, we Włoszech, Ligę, Vox w Hiszpanii, Nigela Farage'a w Wielkiej Brytanii. Dosłownie każdy z nich jest znacznie mniej po prostu taki skrajnie prawicowy. Zresztą na przykład szwedzcy demokraci, pomimo że są w jednej frakcji z PiS-em w Europarlamencie, to oni bardzo mocno krytykują PiS. Nie chcieli uczestniczyć na przykład w kongresie partii skrajnie prawicowych w Warszawie, jaki się odbył rok temu przed wojną, przed eskalacją wojny w Ukrainie, więc w ogóle oni tak na to patrzą, na przykład nie chcą w ogóle współpracować czy to z Wildersem, czy to z Marine Le Pen, bo po prostu nie chcą tych, których nie uważają za demokratów, przede wszystkim mają nieco inne postulaty na to, nie są aż tak eurosceptyczni, jak się może wydawać, więc coś zupełnie innego, naprawdę. Takie, teraz nie można, w Polsce tych partii, jakbyśmy je przełożyli na siebie, trudno byłoby je nazwać jakoś tak mocno radykalnymi. Naprawdę. To byłby duży problem. Oczywiście jest Plankton w Szwecji. Ten Plankton ma marginalne poparcie. Inicjatywa feministyczna ile? 1%. Alternatywa dla Szwecji, o jest. 0,1% poparcie około. Alternatywa dla Szwecji to są wyrzuceni przez Okesona prorosyjscy szwedzcy demokraci. Dosłownie. Bo oni zrobili sobie czystki, wyrzucając prorosyjskich działaczy ze swojej partii. Ze skrajnej prawicy, nie? To samo dokonała partia lewicy, która wyrzuciła prorosyjskich działaczy właśnie ze swojej partii, nie? Więc no i prochińskich też co najważniejsze, bo w partii lewicy był problem z prochińską frakcją,
ale została ona tak utemperowana, że nie ma już tego problemu. No po prostu te radykalizmy są dziwne, są strasznie specyficzne, przez co trudno jest o nich tutaj coś tak powiedzieć, że są aż tak odklejone od rzeczywistości, jak w innych państwach. Okej, okay. Właściwie wyczerpałeś temat, moje pytania, więc ja zapytam tak, może jest jeszcze coś, o czym ty byś chciał wspomnieć w tym momencie? W zasadzie to chciałbym tak po prostu powiedzieć, jak niektóre partie, bo to jest myślę, że dosyć ciekawe, jak zapatrują się na współpracę z Unią Europejską. To też jest myślę, że takie dosyć ciekawe, bo w Szwecji mamy takie dwie koncepcje też. W sensie mamy koncepcję taką, że po prostu Szwecja w Unii Europejskiej musi być bardzo silna i tak dalej. Nie. I to jest koncepcja, którą wyznaczają socjaldemokraci i umiarkowani, więc teraz to mamy taki bilateralizm między dwoma największymi partiami, więc też dosyć śmiesznie. Nie? Największymi. Chodzi mi o to po prostu w skali krajowej, nie w skali parlamentarnej. I mamy także takie frakcje euroentuzjastów, którzy są zwolennikami w ogóle tego, żeby Unia stała się federacją. Jest to partia Centrum i partia i Liberalerna, liberałowie. Mamy też frakcje takie, które są za tym, że trochę Unia za mocno ingeruje we wszystko i są to chrześcijańscy demokraci. I mamy też takie nieco bardziej eurosceptyczne, jak szwedzcy demokraci, którzy są zwolennikami tego, żeby Unia znacznie mniej ingerowała, ale nie są przeciwnikami wyjścia, nie są zwolennikami wyjścia Szwecji z Unii Europejskiej. No i mamy też dwie partie, które są zwolennikami wyjścia. Zieloni, którzy troszeczkę już to zmienili w ostatnich latach. Nie mówią aż o tym tak mocno. Pracują aktualnie nad zmianą swojego aktualnego programu z 2013 roku, więc być może po prostu wykreślą ten postulat. No i partia Lewicy, która po prostu uznaje Unię Europejską za twór zbyt mocno antypracowniczy i antymniejszościowy, przez to są zwolennikami wyjścia z niego i nawiązywania tylko współpracy nordyckiej, tworząc przy tym jedno nordyckie wielkie państwo. Więc to też myślę, że jest dosyć ciekawe takie podejście tych partii do Unii. Jeszcze też w kwestii przyjmowania euro, bo to też ważne, Szwecji nie ma w euro, a jest państwem, które poza Danią jako jedyne nie przyjęło euro z tych, które są w Unii Europejskiej, tej starej Unii Europejskiej, więc dosyć ciekawe. To w Szwecji jest taki konsensus, dopóki w sondażach kilku z rzędu nie wyjdzie, że euro popiera 50% społeczeństwa lub więcej, tak najlepiej trzech z rzędu, w sondażach SCB, którym są wydawane co pół roku, czyli półtora roku poparcia dla euro na poziomie 50%, to nie zostanie ono wprowadzone. Dodatkowo, aby zostało ono wprowadzone, musi być mechanizm w Szwecji referendum, tak sobie ustaliły między sobą dwie największe partie, umiarkowani socjaldemokraci, i po prostu te dwie partie muszą się na to zgodzić. I na przykład to, co mówią liberałowie czy partia Centrum o tym, że są zwolennikami wprowadzenia euro, to w zasadzie mówią tylko, tak można powiedzieć, za siebie, bo nawet nie mówią za swój własny elektorat, bo ich elektorat musiałby to i tak wyrazić w czymś innym niż tylko w wyborach parlamentarnych. Więc to też takie, myślę, że dosyć ciekawe podejście do euro. Nie jest tak jak w Polsce zrobione, na pewno. Tak, zdecydowanie. Tutaj to jest coś zupełnie innego. Dobrze. To wydaje mi się, że tym akcentem możemy zakończyć. Ja bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dziękuję słuchaczom, widzom za uwagę, jeśli dotarli do tego miejsca. I słyszymy się w następnym wydaniu Rubieży Świata. Cześć.